Witam, z tej strony MaxD890. Dzisiaj zajmiemy się kasetami i ich ewolucją, które im towarzyszyły. Może powiem tak, to będzie omówienie tego, jak z tych kaset, które ja mam i które znam, które coś wiem o nich, jak się zmieniała, prawda, ich obudowa, technologia, znaczy technologia produkcji, raczej tego nie wiem, bo to i tak jest sama taśma, czyli to sama taśma jest nawijana z wielkiej szpuli. Z takiej wielkiej szpuli jest później leci przez maszynę i ona jest odcinana, łączona i jest zawijana w kasetę i jest albo zgrzewana, albo skręcana kaseta. To będzie, znaczy przed chwilą właśnie dostałem przesyłkę aż z Francji. Przyjechała kaseta Konica. To jeszcze nie mogę się rozczytać jaka. Typ 1, czyli zwykła 90-120 milisekund, ale to na samym końcu. Więc tak, to jest kaseta. O, ma taką książeczkę krótką. Z Ameryki. Eagle. Z Hitch Fiddley Reproduction. Tak ona wygląda. Ona była prawdopodobnie w latach 60-tych, 70-tych używana w magnetofonach. Tutaj te dwie wypustki świadczą o tym, że to była kaseta już przygotowana na... To pudełko było przygotowane na dołączenie do tego taśmy metalowej, czyli typu trzeciego. Ja pierwszy raz takie coś zobaczyłem, szukając, prawda, pewnych kaset i wcisnąłem przez przypadek amerykańskie forum o muzyce i tam właśnie były zdjęcia takich właśnie kaset. To jest tak do mojej kolekcji, prawda, zbierania różnych kaset. Konstrukcja jest lata 60-70, bo tutaj jeszcze widać te blaszki na całe lata po prostu. Ale jest ok, podoba mi się. Następna rzecz. To jest kaseta Sidach Garrett, Kiss of Love. Ona jest za 99 pensów. Co mnie zdziwiło w tej kasecie? Ona jest ciężka. Ale tutaj ten mechanizm, który jest, jest ciut inaczej zrobiony. Czyli to czarne, które widać. To są kasety z chyba z antywibracyjnym mechanizmem. Właśnie antywibracyjny mechanizm. Które drogo kosztują lub kosztowały. To jest na zgrzewarce, tak, bo tutaj jest, nie, jest tutaj ten dziubek, czyli od tej strony, czyli od strony drugiej to było wszystko tutaj zrobione, zgrzane. Dźwięk jest czyściutki bardzo z tego, jest bardziej dynamiczny i fajnie gra ta kaseta, czasem sobie ją słucham. Co mamy tutaj następnego? Następnie mamy firmę, która się nazywa Memorex. Ja je testowałem i powiem tak, chromy to nie za bardzo, a tu jest Chrome Dixon, ale to jest wcześniejsze, to jest chyba z lat 80. Co ta kaseta miała? Po pierwsze budowa samego pudełka jest taka. Tak się ją otwiera. Nie ma żadnego pudełka od góry, od dołu, że się otwiera w ten sposób. Ona otwiera się na bok. Sama kaseta to jest zabezpieczona takimi blokadą mechanizmu kasety. Tu jest blokada mechanizmu kasety, tak ona wygląda z drugiej strony. Ona jest po prostu wsadzone. Podczas transportu, prawda, ta taśma, ona się cała drga i mogła się rozwinąć się tutaj od środka i mogło się
później dziać różne takie rzeczy, że ona się po prostu mogłaby się zmagnesować lub zaplątać się w rolkę albo w głowicę i byłoby po samej taśmie. Pudełko jest fajowe. Gdzieś ja tutaj miałem takie jeszcze jedno pudełko. Takie bardziej kolorowe. Jest tutaj. Dwukolorowa kaseta, też Memorexa. I z jednej strony jest czerwona, z drugiej strony jest niebieska. No są fajne. Fajne są te właśnie kolorowe kasety, bo zawsze były takie monokolorowe, czyli z jednej strony czyli cała niebieska, cała czarna, czy tam zielona, czy tam i tak dalej, i tak dalej. W sumie to można by było wymieszać, no ja to nazywam tuning kasety, ale nie spotkałem się właśnie z takimi kasetami, które by tak można było, prawda, tuningować, że rozkręcić jedną połówkę i drugą połówkę kolorowo, i tylko że tu są kasety, tu ma wycięte to okienko i tu obramówka jest nieprzeźroczysta i można było takie coś zrobić. Jeśli mi się uda takie coś znaleźć, to na pewno dodam taki filmik na mój kanał. Następnie, co tutaj jest, to może na koniec. Tu jest prekursor wszystkiego. Jeśli byście chcieli odsłuchać jakąś, znaczy każdy ma inne gusta, jakąś dobrą muzykę, polecałbym właśnie MC Hammera. Please Hammer, don't hate me. Tak ona wygląda, MC Hammer. I była mało używana, i wylicytowałem ją i wygrałem licytację. Miałem ją kiedyś u siebie, ale została wciągnięta i urwała się taśma akurat w samym środku i nie było jak tego naprawić, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem dokładnie co i jak można naprawić w samej kasecie. To jest jedna do odsłuchania. Druga kaseta. Jeśli ktoś się interesuje, prawda, muzyką hip-hop lub rapem, polecałbym tą kasetę Serious One, która naprawdę daje refreny, pomimo tego, że mój angielski jest taki nie do końca rozumiem wszystkie słowa, ale po odsłuchaniu tej kasety naprawdę byłem w szoku, że nie wiem, to jest z lat 80. bodajże, teraz tutaj sprawdzimy, które to były lata, rok produkcji, gdzie tu jest, 86 rok. 86 rok i wydana w 86 roku. Jest superancka. Do sprawdzenia. Wiem, że do sprawdzenia zestawów Hi-Fi System, prawda, nie jest ona jakaś stereofonia i tak dalej, ale sama muzyka, sam beat czy rapowanie, prawda, to jest. No co ja mam to więcej do powiedzenia. Włożyć do magnetofonu czy do Walkmana, posłuchać jej i naprawdę może przyjść do głowy milion różnych tekstów i propozycji do przemyśleń. Następna kaseta. Kaseta jest przeze mnie, ta jest akurat przeze mnie stuningowana, że tak powiem. Tu jest Memorex. Różne części są tutaj powkładane. Ona się otwiera od góry, znaczy od boku, i tak wygląda. Jest specjalnie przygotowane na nagranie programu DMC z muzycznego radia. I są dwa komponenty. Tu jest zwykła kaseta, tak jak zawsze widzieliśmy, to szpula nawijana jest na tą rolkę. Jest różne kolory są te rolki, w pinki są, a tu jest właśnie z tej Eagle, z tej amerykańskiej. W czym był problem? Problem był w tym, że
Ja to nazwę kołowrotek, bo może to inaczej się, może to inaczej się nazywa. Ten kołowrotek jest tylko dla kaset 60-minutowych i 90, która jest tutaj, był pewien problem, bo zaczęło obcierać, prawda, ten kołowrotek zaczął obcierać tą taśmę, więc musiałem troszeczkę podgiąć na zewnętrznej stronie, na całej zewnętrznej stronie, na wysokości 3-4 metrów, odgiąć ją. Dlatego jest to pudełko od środka jest lekko wyrysowane, przerysowane jest tutaj na tym kółku, bo się nie mieściła taśma. Ale po przewinięciu jej do przodu, do tyłu 4-5 razy i w momencie, gdy ten kołowrotek nachodził na taśmę tutaj, która się zbierała na tej rolce, zatrzymywałem i przewijałem ją długopisem, ponieważ chciałem dotrzeć tej taśmy. Na razie jest wszystko ok. To jest głównie ustawienie tej kasety na odtwarzanie, nagranie, nie na przewijanie, tylko jest coś raz nagrane i po prostu jest tylko włączony przycisk play i ona ma być odtwarzana, ta muzyka z tej akurat kasety. Co mam tutaj następne? Puste pudełko, które nie da było rozkręcić. Jedna śrubka się zastygła, czy też zablokowała. Kaseta firmy BASF, lata 70. lub 80. Typ pierwszy. Tak wygląda puste pudełko. A tutaj jest, prawda, otwarte. Czyli ono tak będzie wyglądało od środka. Takie można, prawda, skręcić i, znaczy skręcić, dać to jeszcze jedną, cztery śrubki praktycznie, bo ta piąta to dla mnie jest taka, nie wiem, nie znam się dokładnie na konstrukcji tych kaset, ale wydaje mi się, że ona jest tutaj troszeczkę zbędna, ta piąta tutaj, jak głowica idzie i to dotyka. Co tutaj jest? A tutaj jest oryginalna ich BASF kaseta bez wyłamanych fistaszek, jak ja to mówię. Fistaszki są akurat tutaj. Co powodowało te fistaszki? To, że gdy się chciało nagrać, to się nagrywało raz. Teraz omówię Wam budowę kaset. Od środka to są kasety, te są BASF-a, ale BASF miał zawsze tutaj swój mechanizm. Ten właśnie, o, secret mechanizm, to był właśnie bas. Więc tak, czym one się różnią? To jest zwykła kaseta firmy BASF i jak tutaj można zauważyć, nie ma tych kołeczków, które są tutaj we wszystkich kasetach pozostałych, takich jak tutaj. Tu jest ten kołeczek, może go teraz będzie widać, tu jest ten kołeczek, który naprężał taśmę, która szła tutaj do góry. W BASF-ie tego nie ma. Być może bez tego kółeczka było lepiej, grało lepiej. Znaczy, nagrywanie było i odtwarzanie było bardziej dynamiczne w ten sposób. Ale tutaj jest ten mały kołeczek, który tutaj wystaje. Ten mały kołeczek. I on jest właśnie na ten secret mechanizm, który ma właśnie BASF. Te kasety tutaj mają tą blaszkę, tutaj jest blaszka z filcem. Tutaj tak samo, tylko że to ma właśnie ten secret mechanizm, to jest właśnie BASF wymyślił. I tutaj jest podobnie właśnie blaszka, tylko że jest lepsza już blaszka, bo ją słychać. I filc jest też prawdopodobnie lepszy. Standardowo jest tutaj dana folia na te wszystkie kasety od środka, żeby się nie obcierało o pudełko